bo musiało rozpocząć się nagranie. 14 minut po 18. Dawno nie było, moi drodzy, żeby o tej porze w środę zapraszać was na rozmowę w Radiu Top FM, ale dziś mamy taką wyjątkową sytuację. Obok mnie, tutaj na żywo, Beata Reszka, dyrektor Złoczowskiego Domu Kultury. Witam Cię, Beata. Cześć Tobie, dobry wieczór Państwu. Bardzo się cieszę, że przyjęłaś moje zaproszenie. Dziękuję. To ja dziękuję. Że wpadłaś tutaj do nas, bo powiem Ci szczerze, że dla mnie teraz, szczególnie w tych okolicznościach covidowych, takie spotkania na żywo mają jakąś taką jeszcze większą wartość. To podobnie jak u nas, ponieważ Dom Kultury stoi pusty, prowadzimy bardzo Dom Kultury stoi pusty, prowadzimy zajęcia w bardzo ograniczonych, w bardzo ograniczonym stopniu i w reżimie sanitarnym, ale skupiamy się na remoncie, także coś robimy. I miło mi, że mnie zaprosiłeś, bo to jest pierwszy mój wywiad radiowy i bardzo się cieszę, że jestem u Ciebie na swoim debiucie. Ty wcześniej, zanim zostałeś dyrektorem, dobrze zrozumiałem, że byłaś dziennikarką? Tak, ja 2 lata pracowałam jako dziennikarz, ale jako dziennikarz prasowy. A gdzie dokładnie? Pochodzę w ogóle ze Słupska. 3 lata temu przeprowadziłam się do Szczecinka i kiedy się przeprowadziłam do Szczecinka, to właściwie spełniłam swoją pasję młodzieńczą z okresu studiów, bo pierwsze moje spotkanie z dziennikarstwem było w Gazecie Wyborczej, jeszcze jak byłam na studiach. Jak się przeprowadziłam, no teraz już będzie ponad 3 lata temu, do Szczecinka, to związałam się z gazetą papierową, nazywała ona się Gazeta Szczecinecka, i z portalem internetowym i Szczecinek. I tam przez prawie 2,5 roku pracowałam. A powiedz mi, jak to się stało, że zostałaś dyrektorem Domu Kultury w Złotowie? Bo do dziennikarstwa jeszcze przejdziemy, takiego papierowego, bo też strasznie mnie to ciekawi, bo też czuję się dziennikarzem, ale wiadomo, radiowym, ale dziennikarstwo papierowe wygląda troszkę inaczej, ale interesuje mnie, jak zostałaś dyrektorem Domu Kultury, bo chyba jesteś całkiem niedawno u nas, prawda? Pracuję w Złotowie i objęłam funkcję dyrektora Domu Kultury 1 kwietnia, już w czasie epidemii. Ja wygrałam konkurs, ale to między innymi też dlatego, że prawie te 2,5 roku, jak pracowałam w Szczecinku, a potem też przez moment w Człuchowie, to miałam bardzo duży kontakt z kulturą i współpracowałam z różnymi ośrodkami kulturalnymi. Patrzyłam na kulturę trochę z drugiej strony wtedy, tak? Jest ona mi od lat i od zawsze bliska, natomiast widziałam, jak się ją robi, ale trochę oczyma dziennikarza, trochę jako widz, trochę też uczestniczyłam w jakichś przedsięwzięciach i miałam pomysł na kulturę. Widocznie okazał się on na tyle dobry, że komisja, przed którą stanęłam, wybrała właśnie mnie. O, świetnie. Powiedziałaś o tym, że kultura zawsze Ci była bliska, tak jak i dla mnie kultura była zawsze bliska. Myślę, że na ten temat fajnie sobie porozmawiamy dzisiaj. No, mam taką nadzieję. Tak, tak, bo to jest zdecydowanie bardzo ważny czynnik, wydaje mi się, naszego życia. Ale chciałem wrócić do Twojej przygody dziennikarskiej w ogóle. Na czym to polegało i na jaki temat pisałaś najczęściej?
I ja głównie zajmowałam się tematami społecznymi i interwencjami. To było jedna jak gdyby gałąź mojego pisania, a z drugiej strony zajmowałam się właśnie kulturą, wydarzeniami kulturalnymi, wydarzeniami, które organizowały stowarzyszenia różne. No i to właściwie to były takie dwie. Oczywiście też uczestniczyłam w sesjach i troszeczkę tą polityką się parałam, ale w mniejszym stopniu. Mhm. A jakie sprawy społeczne najczęściej poruszałaś? Bo tak zrozumiałem, że byłaś po prostu blisko ludzi. To była gazeta lokalna i czasami taka interwencja dziennikarza mogła pomóc na przykład przy jakimś sporze rodzinnym albo przy sporze sąsiedzkim. Poprzez nagłośnienie tej sprawy, poprzez też pokierowanie czy popatrzenie na to z drugiej strony, czy skierowanie oczu urzędu na przykład przy jakichś takich problematycznych sprawach. Na przykład ktoś potrzebował drogi, czy gdzieś tam droga była zapomniana, czy burmistrz jakiegoś miasta, czy wójt gminy o czymś zapomniał, albo ludzie się kłócili. To były takie sprawy. I rzeczywiście po takiej interwencji pomagało? W dwóch przypadkach się udało. To dużo czy mało? Wiesz co, takie gazety to też mają takie brzemię trochę też tabloidów, więc te wszystkie sprawy społeczne i te krzywdy ludzkie muszą być bardzo delikatnie wykładane, żeby nie było tak, że tytuł robi nakład czy sprzedaż poprzez jakąś krzywdę ludzką. Także to musiało być bardzo delikatnie wyjaśniane i udało się. Nie były to jakieś takie spektakularne, ale na przykład to mój redaktor naczelny prowadził sprawę i pisał o takiej dziewczynce, która miała wypadek samochodowy i ona nie miała wypadku samochodowego, ona spadła chyba z okna albo nie wiem, tam jakaś tragedia była i była zapomniana i poprzez nagłośnienie tej sprawy dziewczyna dostała bardzo duże wsparcie i psychiczne i finansowe też i gdzieś tam na jakąś rehabilitację ją można było posłać. Tak sobie myślę, że takie dziennikarstwo prasowe, nie wiem czy się ze mną zgodzisz, bo nigdy nie byłem w tym, nie siedziałem, ale tak sobie myślę, że takie dziennikarstwo prasowe to bardzo często jest ryzykowne też. No na pewno tak, tylko to jest też, zależy w jakim okręgu się poruszamy. Jeżeli to jest duże miasto, to te rzeczy są rzeczywiście i groźniejsze, i większe. A w małych, lokalnych społecznościach to na pewno się możesz też komuś narazić, ale jak prowadzisz to umiejętnie, to możesz więcej dobrego zrobić niż złego i mieć takie dobre pióro. Nie kojarzyć się z jakimś tabloidem i nie kojarzyć się z tym, że robisz krzywdę drugiej osobie, pisząc chociażby. Czyli w mniejszej miejscowości jest bezpieczniej? Problemy są innej kategorii, tak to nazwijmy. Bardziej się wszyscy znają. To jest, wydaje mi się, że to się delikatniej prowadzi. Bo wiesz, jak rozwiązujemy jakieś takie sprawy, które mają podłoże wielowątkowe i to rzeczywiście gdzieś jest rozlane już na całą Polskę, no to tam możesz się na coś naciąć. A w takich małych, lokalnych społecznościach ludzie żyją problemami mniejszymi i to są rzeczy takie, które możesz wyjaśnić. Oczywiście zdarzy się na pewno coś, co może być też niebezpieczne. A zdarzyło się coś takiego jak hejt? Tak, tak. Raz hejtowano mój artykuł i raz uważam, że ja napisałam artykuł, który poszedł w złą stronę i on zhejtował osobę, o której pisałam. A jest coś takiego w twoim przypadku, jak jakiś taki sukces dziennikarski, taki artykuł, z którego jesteś naprawdę taka zadowolona, w takim sensie,
że wiesz, że komuś pomogłaś naprawdę w ten sposób. No mam takich kilka sukcesów. Na pewno pomogłam dwóm rodzinom gdzieś się odbić od no nie od dna, ale że rozpoczęła się jakaś zrzutka i tym osobom pomogła. Ta moja opowieść o tej mojej historii. Mam na swoim koncie artykuł o zwierzakach, gdzie też tam troszeczkę przez to pomogłam Doli czworonogą. Kilka takich sukcesów by się znalazło. Mhm. Bo rozumiem, że zanim napisałaś taki artykuł, to spotykałaś się z tym ludźmi, czy jak to? Tak, tak, żeby napisać artykuł, który będzie rzeczywiście dobry i dotyczący problematyki społecznej, to trzeba najpierw spotkać się z osobą bezpośrednio zaangażowaną, a potem dobrze jest porozmawiać też z stroną przeciwną i w ogóle dowiedzieć się też na temat tej historii od okolicznych ludzi. Żeby to napisać rzetelnie, to nie można wysłuchać tylko jednej strony. Tak. Czyli można powiedzieć, że zawsze byłaś blisko ludzi. Tak. I zwierzaków. I sprawiało ci to zawsze przyjemność? Ogromną. Ja bardzo lubię i cenię sobie kontakt z ludźmi. I staram się zachowywać dobre relacje. Ja się bardzo szybko zakolegowuję, że tak kolokwialnie powiem, z ludźmi. Ja lubię ludzi. Wiesz, że to dało się wyczuć przy naszym pierwszym spotkaniu, kiedy w Domu Kultury w Złoczowie był Czesław Modyl ze swoim stand-upem. Wtedy się spotkaliśmy po raz pierwszy i my od razu z mamą moją Wioletą wyczuwamy takich ludzi, takich otwartych, bo to bardzo się cieszę. Rzeczywiście ta ludzka taka otwartość, taka bezinteresowna zupełnie, jest dzisiaj bardzo potrzebna, a szczególnie w takich czasach, gdzie bardzo dużo rzeczy jest interesownych nieraz, niestety. Tak, to taka brzydka strona naszego życia obecnego, że dużo rzeczy jest rzeczywiście podpartych mamoną. No to jest przykre, ale jest bardzo dużo ludzi, którzy są bezinteresowni też, tylko trzeba na nich trafić. Tak. Powiedz mi, bo powiedziałaś na początku, bo teraz przejdziemy do kultury stricte, tylko i wyłącznie, bo powiedziałaś na początku, że od zawsze tak naprawdę było blisko ci do kultury. W jakim sensie? Ja mam licealny romans z teatrem, to znaczy występowałam w teatrze. Brałam też udział w warsztatach takich teatralnych, wyjeżdżałam do Warszawy, a było to związane między innymi z tym, że miałam bardzo sympatyczną polonistkę. I ona nas tą kulturą, ona nas poezją i wierszem zaraziła. Nie powiem, żeby nas czegoś nauczyła, bo do matury nas inna pani przygotowywała i dzięki niej podejrzewam, że moja klasa tę maturę zdała. Natomiast myśmy byli tacy z głową w chmurach dzięki tej mojej pierwszej polonistce. No interesuje się muzyką, ale to każdy gdzieś tam ma, bo muzyka łagodzi obyczaje. Tak. I bardzo lubię brać udział w jakichś happeningach, takich, wiesz, przedsięwzięciach no, kulturalnych, tak? Ja lubię wiedzieć, co się dzieje, lubię bardzo wernisaże, staram się odwiedzać muzea i patrzeć na miasto właśnie od strony kulturalnej i oglądać je i od zabytków, bo kultura to jest bardzo szerokie pojęcie i kultura jest bardzo człowiekowi tak potrzebna i mimo, że czasami jest traktowana po macoszemu, to tak naprawdę ona jest wszędzie i
to, że nie mówimy, że ta kultura jest, to nie znaczy, że jej nie ma. W jakim sensie jest traktowana po macoszemu? To na przykład widać w szkołach, jeżeli chodzi o zajęcia plastyczne, bo one są bardzo ważne. To na przykład teraz na języku polskim, naprawdę? Jak dzieci mają... Widać to? Tak, bo dzieci się nie uczą już plastyki. To jest taki przedmiot do odpękania i to jest bardzo złe, bo warto się nauczyć malarstwa, warto się nauczyć historii malarstwa. Bo to, a to ciekawe. Bo to człowieka czyni człowiekiem renesansu. Dobrze być takim obytym. Bo kiedy ja chodziłem do szkoły, do szkoły podstawowej, czy do gimnazjum, to pamiętam rzeczywiście, jak wyglądały lekcje plastyki. Muszę ci powiedzieć, że na przykład w podstawówce to nie było tam żadnej teorii jakiejś i tak dalej, tylko lekcja plastyki wyglądała tak, że coś malowaliśmy albo z plasteliny coś było robione. W gimnazjum to już wiadomo, też wyglądało inaczej, bo więcej takiej teorii i tak dalej. A teraz w jakim kierunku to poszło? Ja patrzę po moim synu i po jego zajęciach plastycznych. On jest w tej chwili w 8 klasie. Plastykę miał do klasy 7, teraz już zakończył zajęcia. No i on miał takie ubogie te zajęcia. No one musi, dzieci nie uczyły się technik malarskich, ale to nie jest wina nauczyciela. To jest po części wina programu szkolnego, jaki jest, a po drugie... No dobrze, ale jak wyglądają takie lekcje? No on miał do odbębnienia jakieś rysunki, a trochę teorii muszą dzieci mieć i szkoda, że nie mają, bo żeby wiedzieć coś o plastyce, to trzeba też poznać... My mamy teraz takie fajne zajęcia z malarką, trochę techniki. Dzieci nie mogą tylko uczyć się kredką, ale muszą też i pastelą, i akwarelą, no żeby wiedziały, jak to wyglądać, jak wygląda szkic. I to trochę teorii nauczyciel musi to w to włożyć. Tylko jest taka tendencja, że plastyka jest takim, wiesz, przedmiotem ostatnim i niechcianym. A, jeszcze plastyka. Na plastyce się gada, odrabia się lekcje, coś się tam odbędzie. To pamiętam. I to jest że bardzo plastyka złe. Była tak traktowana tak rzeczywiście mało poważnie, nie? Tak samo jak muzyka. I to jest bardzo złe. Tak. Bo to jest bardzo ważny element. Ale wróćmy do tej kultury i chciałem cię zapytać o pracę w teatrze. Ty grałaś w teatrze? Tak, ja występowałam w teatrze, ale w liceum. To był taki teatr szkolny, amatorski. Myśmy mieli kilka premier. Nie było to bardzo... Moja mama teraz jest aktorką, ale w Uniwersytecie Trzeciego Wieku. To było kilka. Wow. Bardzo mi się podobało. Jaki to był teatr? Szkolny. Aha. Mhm. I jakie to były przedstawienia na przykład? Myśmy przedstawiali Kopciuszka i mieliśmy jedną sztukę napisaną, już ci powiem, że to było tak dawno, że nie pamiętam, ale przez siebie jedną sztukę napisaną. I to było przed widzami szkolnymi, trochę to było połączone ze śpiewem, sympatyczne takie, bardzo fajna zabawa. Mhm. A skoro już mówimy o pasji do muzyki, bo wspomniałaś, że lubisz muzykę też i tak dalej. Czy coś takiego jak koncerty znanych ludzi, czy koncerty różnych zespołów, to też było jakby jakąś częścią życia, czy? Ja od lat jeżdżę na Woodstock. No, to były pierwsze wakacje, na których nie byłam na Woodstocku, bo Woodstocku nie było. Ja byłem na Woodstocku 3 razy. Fajnie, nie? Świetnie. Po prostu
Polecam każdemu, który tam nie był. Jeden z najfajniejszych festiwali, to się zgadza. Raz byłem na jeden dzień, drugi raz na 2,5 dnia, a trzeci raz razem z mamą pojechaliśmy. Ja byłam na jeden dzień. 5 razy chyba i na pewno jak wszystkie opostrzenia miną i będzie znowu najpiękniejszy festiwal świata, to na pewno pojadę i mam nadzieję, że się wtedy spotkamy. Ja też mam taką nadzieję, a skoro już jesteśmy przy Woodstocku, to powiedz mi, na czym według ciebie polega fenomen tego? Myślę, że przyjeżdżają tam ludzie, którzy chcą odpocząć, którzy lubią muzykę, którzy rzeczywiście czują taki klimat najpiękniejszego festiwalu świata i przyjeżdżają ludzie w bardzo różnym wieku. My przyjeżdżamy na przykład ludzie, no powiedzmy jeszcze ja jestem w średnim wieku, żeby sobie przypomnieć, jak fajnie było być młodzieżą. Wy przyjeżdżacie, młodzi ludzie przyjeżdżają, żeby się pobawić i tam nie ma żadnych barier, jeżeli chodzi o rasę, tak, o kolor skóry, o poglądy. Po prostu wszyscy lubią muzykę, każdy, tam jest też tyle możliwości realizacji, bo jest Akademia Sztuk Przepięknych przecież, tak? Są 3 sceny i jest tyle rodzajów muzyki, że każdy może odnaleźć coś, co lubi lub co chce coś nowego poznać. A przede wszystkim jest taka fajna energia i ludzie tam przyjeżdżają ludzie, którzy siebie lubią nawzajem. Tam ludzie po prostu ze sobą... Czuć wspólnotę. Tak, i rozmawiają ze sobą. Tak. Powiem ci, że ja, jeśli pozwolisz, bardzo chętnie o tym opowiem. Pierwszy raz byłem na Woodstocku w 2016 roku ze znajomymi, z koleżankami tutaj z ośrodka, za bajka pojechaliśmy samochodem. I to był taki pierwszy raz, którego nie zapomnę, bo jako że był taki czas, że ja pisałem bardzo dużo listów do Jurka Owsiaka. Jestem w ogóle bardzo emocjonalnie związany z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy i wyobraź sobie, że mój pierwszy raz na Woodstocku wyglądał tak, że 3 dni przed wyjazdem dostałem telefon od asystenta Jerzego Owsiaka, że Jurek zaprasza mnie na dużą scenę na otwarcie festiwalu, ponieważ zaprasza wszystkich swoich przyjaciół, ludzi, którzy do niego pisali, którzy są z nim i tak dalej. Ja się tak wzruszam, kiedy o tym mówię. Wcale się nie dziwię. Bo to jest coś niebywałego, co trzeba przeżyć, kiedy Jurek pojawia się na scenie i zaczyna grać orkiestra. Jak to wszystko rusza z impetem. Ja miałem ochotę, chociaż cholera, byłem przywiązany do tego wózka, ale miałem ochotę po prostu wstać i nic się dla mnie nie liczyło w tamtym momencie. Po prostu nic. I pamiętam, pogoda była wtedy straszna, bo cały dzień lało. Lał deszcz. I to było dla mnie też takie ogromne przeżycie, bo nigdy w życiu
nie spotkałem się naraz z taką ludzką serdecznością i z taką ludzką otwartością. Ja się tam poczułem jednym z nich. No to fantastycznie. Pewnie Cię witałam i stałam pod sceną z Słonecznikiem, bo w 2015 też byłam. W 2016 to 16 też. 2016, 2017 i 2019. Bo w 2018 nie byłem. Ale jeszcze wróćmy do koncertów, bo wspomniałeś, że byłaś sporo kultury, czy sporo wydarzeń kulturalnych obserwowałeś z boku. Tak, ale to były takie koncerty lokalne, bo były w Szczecinku czy w Bornym Sulinowie, ale byłam też na Electric Light Orchestra w Szczecinku, byli w zeszłym roku. Electric Light Orchestra? Tak, oni przyjechali na zaproszenie Kronoszpanu w zeszłym roku. Wow. Przepiękny koncert. Ale prywatnie byłam na Joe Cockerze lata temu. Przepiękny koncert. I na Metallice. To kto? Joe Cocker. Oj, cudownie. Prawda? Aha. To jeszcze byłam na studiach, byłam w Szczecinie na tym koncercie. Tak. A byłaś przy organizacji jakiegoś koncertu? Bezpośrednio nie byłam związana, byłam zapraszana jako prasa. Teraz organizowałam trochę koncertów. Niestety no, więcej mieliśmy planów niż możliwości realizacji, ale mam nadzieję, że ta pandemia minie i będziemy się spotykać nie tylko online. W końcu zrobiliśmy windę. Oj, i to jest bardzo ważna informacja, bo powiem Ci, że Do tej pory, kiedy próbowaliśmy w jakimś sensie z mamą dawać do zrozumienia, że przydałaby się winda w Domu Kultury, bo to najczęściej był brak odpowiedzi. A potem wszyscy się dziwili, dlaczego osoby z niepełnosprawnością nie korzystają z kultury, nie? Ale chyba Was usłyszała też Złotowska Rada Kobiet, bo ja wiem, że to one też były inicjatorkami, jak również Iza Bajka i chyba Fundacja Słoneczko, bo ja zaczynając pracę w kwietniu już miałam przygotowane pieniążki na windę. Także do moich tak naprawdę obowiązków należało tylko przeprowadzenie fizycznie, tak? Winda już stoi, niedługo będzie odbiór, miał być połączony z festiwalem filmowym. No jak wiemy, nie dojdzie to do skutku. Windę otworzymy, a festiwal odbędzie się później. Także serdecznie Tobie już Ciebie dzisiaj zapraszam na pierwszy przejazd. No, absolutnie na pewno skorzystam. A na czym polega Twoja rola jako dyrektora Domu Kultury? Wiesz co, odpowiadam za całokształt pracy Domu Kultury i pod względem drogi kulturalnej czy doboru repertuaru teatralnego czy muzycznego, jak również jestem odpowiedzialna za rozwój różnych warsztatów czy zajęć, które próbujemy wdrożyć i zarazić miłością do sztuki różnorakiej mieszkańców Złotowa. Mm-hmm. Zbieramy pieniążki na to wewnętrznie, tak, żeby pokazywać różne formy kulturalne. No i na takie trywialne, zwyczajne sprawy, papiery, remont, bo teraz jesteśmy też w fazie remontu z tego względu, że mamy trochę czasu, to znaczy mamy miejsce na to, nie ma tyle wydarzeń kulturalnych, więc zajęliśmy się też remontem, żeby troszeczkę odświeżyć Dom Kultury. Mhm.
A jeżeli chodzi o takie sprawy typu jakie do zorganizowania jakaś duża impreza, czy ty jako dyrektor się wszystkim zajmujesz, czy masz ludzi, którzy są za to i za to odpowiedzialni i tak dalej, i tak dalej? Dom Kultury to jest w tej chwili 6 osób i my pracujemy razem, tak? Ja mam tę niesamowitą przyjemność, że pracuję w fantastycznym zespole. Ludzie, którzy pracują, to są osoby bardzo odpowiedzialne, a przede wszystkim też profesjonaliści. Mają bardzo dużo pomysłów i jak podchodzimy do danego projektu, przedsięwzięcia kulturalnego, koncertu czy spektaklu, czy organizacji jakiegoś wydarzenia, to rozdzielamy obowiązki. Każdy jest za coś odpowiedzialny, każdy wie, za co jest odpowiedzialny, za co odpowiada i wydaje mi się, że wiesz, my nie możemy się pochwalić jeszcze bardzo dużą ilością rzeczy, które zrobiliśmy dla Złotowa, ale wydaje mi się, że to, co zaproponowaliśmy, to, co próbujemy wdrożyć, robimy dobrze. Zresztą też słuchamy Złotowian, tak? Patrzymy, jaki jest oddźwięk, ile na przykład z jakim zainteresowaniem spotykają się nasze kółka, które próbujemy otworzyć, czy warsztaty dla dorosłych. I jeżeli one się cieszą dużym zainteresowaniem, to wtedy w to wchodzimy dalej. Fajnie, że mamy ludzi, że pracuję z ludźmi, którzy też kochają kulturę i przychodzą do pracy z pasją. I to jest bardzo ważne, bo fajnie się pracuje i kieruje się fajnie takim zespołem. Wtedy jest chyba najlepiej, jak tylko może być, kiedy twoja praca staje się twoją pasją. Dokładnie. I nie przychodzisz do pracy, czy nie marudzisz, kiedy musisz przyjść do pracy, tylko robisz to z przyjemnością. No dokładnie i tak mi się wydaje. Ja przychodzę i przyjeżdżam do pracy, bo przyjeżdżam codziennie do Szczecinka z ogromną przyjemnością i wydaje mi się, że moje koleżanki i moi koledzy z pracy również. Nam się fajnie pracuje, lubimy się jako zespół i chyba też to widać. A odczuwacie jakieś skutki zamrożenia kultury? No oczywiście, że tak, bo przede wszystkim musieliśmy się z wieloma rzeczami przenieść do internetu. Wiele z naszych, z tego co planowaliśmy, w ogóle nie mogliśmy zrealizować, bo mieliśmy i w planach spektakl Mrożka i kilka koncertów. I tego w ogóle nie mogliśmy zrealizować. A jakie koncerty miał być? Miał być koncert pani Emilii Pawłowskiej, miał być koncert pana Krzyka na przykład. Planowaliśmy jeszcze niespodziankę, ale o niej już nie będę mówić, bo nie doszła do skutku, grudniowa. Miał być teatr na bazie Mrożka i to wszystko się nie udało. To wszystko zostało przeniesione na przyszły rok. Wiesz, nie tylko nam, tak? To jest bardzo smutne i bardzo przykre, bo myśmy nie mogli zaprezentować tego, nad czym tak naprawdę pracowaliśmy. Czy według ciebie to... Ja nie chcę, żebyśmy tutaj rozmawiali o polityce, ale gdyby do ciebie należała decyzyjność, jak powinno wyglądać ta rzeczywistość kulturalna w takiej, a nie innej sytuacji? Wiesz co, to jest trochę postawione na głowie, bo to jest to, co rozmawialiśmy przed wejściem na antenę. Sklepy są pełne, kultura jest zamknięta. Zamknięte jest kino, zamknięte są teatry. Tak. Nie ma w tym logiki. Potroszę, tak, zamknięte są muzea, zamknięte są biblioteki. Ja wiem też, że już się nie chce patrzeć w komputer i oglądać streamingów. Tak, my chcemy wyjść do ludzi. A z drugiej strony jest też duży strach, bo ta choroba jest i musimy zachować i dystans, i nosić maseczki. Warto poczekać. Natomiast
No ja bym wolała, żeby trochę poluzowali, żeby chociaż troszeczkę otworzyli drzwi kulturze, bo te nawet 20 czy 50% naszej małej sali to już było coś, myśmy już mogli zapraszać publiczność, bo ja wiem, że no my tęsknimy za publicznością bardzo, ale publiczność za nami też. Zdecydowanie. No. Zdecydowanie. Sam wiesz, jak było na Czesławie, nie? Jak ludzie przyszli z ogromną ochotą. A powiedz mi, jak wyglądało od kulisy, jeśli mogę Cię zapytać, bo kiedy została na chwilę odmrożona kultura, odbył się koncert Czesława Mozilla, muzyczny stand-up. Powiedz mi, jak to organizacyjnie wyglądało w tej pandemicznej rzeczywistości. Wiesz co, to było tak samo, jak w pewnym momencie zostało odmrożone też kino. Bilety były tylko i wyłącznie sprzedawane online. Myśmy ściśle współpracowali z menadżerem Czesława. Sam koncert i pomysł na ten koncert już był w lipcu, także to były tylko sprzedaż biletów. On przyjechał do nas z gotowym programem, tak? Myśmy zdążyli też wystawić, zrobić, przede wszystkim przeprowadzić też wakacje. Liczyliśmy na to, że wrzesień i październik, bo w październiku były już planowane koncerty i spektakle, że nas nie zamkną. No stało się inaczej. Wakacje przeprowadzaliśmy, no był legendarny Złotów, tam też były koncerty, natomiast czekaliśmy na ten wrzesień, żeby zacząć kulturalną jesień, bo to jest podobno tradycja złotowska. I wszystko się udało, jeśli chodzi o Czesława, nie było żadnych problemów organizacyjnych? Nie, absolutnie wszystko się udało. Mimo że już było opostrzenia i na sali mogło się znaleźć tylko 50%. Nie? Myśmy w tej ograniczonej już ilości widzów występowali. Rozumiem. Rozumiem. Ja bardzo w ogóle miło wspominam ten wieczór. Będą ja też, fajnie było. Nie wiem, czy byłaś wtedy na widowni. Tak, oczywiście. Aha. To był naprawdę bardzo przyjemny wieczór. Czesław jakoś niedługo po tym wydarzeniu był gościem Radia Top FM. Wiem, pamiętam i widziałam i słuchałam. Tylko nie pamiętam, że wtedy dosyć ciężko nam się rozmawiało, bo Czesław był wtedy w trasie koncertowej, ale jakoś ta rozmowa na szczęście poszła. My mamy też w planach wspólny projekt z Czesławem, taki projekt. No, miał być w pierwszej wersji miał być to projekt świąteczny. Mam nadzieję, że w przyszłym roku na Dzień Dziecka uda nam się go zrealizować. Mówił coś, pamiętam. Mhm. Teraz widzę na Facebooku, że nasze wspólne zdjęcie zostało udostępnione. Bardzo się przez cieszę. Stronę Złotowski A to Dom Kultury. Ja udostępniałam. Czyli Ty prowadzisz tą stronę? Współprowadzę, bo prowadzi również Emila Pietrzak. Prowadzimy ją we dwie. Zostało też fajnie, że zostało udostępnione na stronę Złotów Wielkopolskie Zdroje. A to tak, ale to oni sami dbają o to, żeby reklamować i Dom Kultury, no i Ciebie też, bo myśmy nie prosili o to udostępnienie, ale tam są też bardzo sprytne i bardzo fajne moderatorki, które dbają o kulturę w mieście. Aha. A powiedz mi, czy łatwo jest na przykład... Ja byłem w szoku, jak Ty mi powiedziałaś przez telefon, że Ty jesteś ze Szczecinka. Ja mówię, jak ona dojeżdża tak codziennie do pracy 50 kilometrów. Powiedz mi, jak to jest?
Czy to jest tak, że każdy dzień jest wyjęty z życia, czy niekoniecznie? Wiesz co, ta trasa do pracy i z pracy to jest taki fajny bufor bezpieczeństwa. Bo ja wyjeżdżam parę minut po siódmej i zostawiam w czasie tej drogi wszystkie problemy rodzinne. Czy coś się stało z psem, czy z kotami, czy ochrzaniłam mojego syna, bo jakiejś lekcji nie odrobił, czy się pokłóciłam z moim chłopakiem. I to wszystko przez te 50 kilometrów wyparowuję. Ja przyjeżdżam do pracy, koncentruję się na pracy i potem jak wracam, to też mam czas, żeby ochłonąć, tak? Przemyśleć jeszcze wszystko. To jest bardzo, bardzo fajne takie niecałe 2 godziny, żeby przyjechać ze świeżą energią, nowym spojrzeniem i żeby zostawić wszystko to, co w pracy i wszystko to, co w domu, to w domu. To nie jest tak bardzo dużo. A wyobrażasz sobie tak długo, tak dojeżdżać 50 kilometrów do pracy? No pewnie, przecież ja tu nie przyjechałam na chwilę, tylko na dłużej. Czy jednak wolałabyś być tutaj gdzieś bliżej, czy nie przeszkadza tobie to? Wiesz co, jak rozpoczęłam pracę w Złotowie, to się parę osób mnie pytało, czy się nie boję, bo ja tutaj nikogo nie znam. I faktycznie przyszłam ze Szczecinka, tak naprawdę przyjechałam ze Słupska, bo ja do Szczecinka też się niewiele wcześniej wprowadziłam. Mam przyjaciół w Złotowie z lat studenckich. Mieszkała tutaj moja przyjaciółka i jej rodzice. Moja przyjaciółka zmarła z rodzicami jej, na których zresztą mówię też mama i tato, przyjaźni się do dzisiaj i ich odwiedzam. Natomiast ja przyjechałam tutaj z nikogo nie znając. Ja te wszystkie relacje buduję sobie od początku. Ja się z każdym poznaję dopiero teraz. I wydaje mi się, że to jest bardzo duży atut i w ogóle mamy zupełnie nowe podejście i świeże podejście do wszystkich, bo myśmy, koleżanka, która pracuje, Emila jest z Okonka, od listopada pracuje z nami Agnieszka, która jest z Jastrowia i my po prostu patrzymy, my budujemy Dom Kultury, który zresztą reaktywował się w zeszłym roku, na nowo, z nową energią. Aha, nie mamy żadnych powiązań z nikim. Kino Rodło prowadzi pan Wojciech, to jest kino reaktywacja, on też nie jest ze Złotowa. No w tej chwili kino jest zamknięte, ale jeszcze chwila i znowu się otworzy na nowo. No mam nadzieję, że wszystko się otworzy. A nie miałeś takiego poczucia odosobnienia, jak tu przyjechałaś? Nie, bo ja się nie boję ludzi. No dobrze, ale tak jak powiedziałeś, nowe środowisko i tak dalej. Ale to jest fajnie, wiesz co, bo jak zaczynasz coś robić od nowa, to nie przychodzisz z żadnymi powiązaniami, że jesteś od kogoś uzależniony, że ktoś jest zobowiązany. To jest takie poczucie niezależności. Zaczynasz od nowa, tak, dostajesz plastelinę i zaczynasz te wszystkie części, zaczynasz budowę, zaczynasz swój pomysł i zaczynasz to robić wszystko od samego początku. Dobierasz sobie też ludzi, tak? Poznajesz, wiesz, z kim chcesz bardziej coś robić, a z kim mniej. To jest wszystko fajne, wszystko zaczynasz od nowa. Czyli nie masz raczej takiej sytuacji, że nie możecie się z kimś dogadać? Pracy czy też takiego? W pracy, w zespole na pewno nie. Poza tym, jeżeli jakiś konflikt będzie, to będziemy go wyjaśniać. A jeżeli chodzi z naszymi współpartnerami, no to my się poznajemy i my się uczymy. To nie jest tak, że od razu wpadamy sobie w ramionach, tak? Niektóre znajomości są takie trochę kolcowate, tak? Ale też się finalnie dogadujemy, bo najważniejsze to jest to, żeby ze sobą rozmawiać, nie obrażać się, sprawy wyjaśniać. I żeby mieć wspólne, wiesz, bo ja wychodzę z założenia, że nie można sobie robić na złość. Każdy ma prawo mieć swoje zdanie i jeżeli coś tworzymy, to każdy może mieć różne spojrzenie na to, tak? Ale najważniejsze jest to, żeby wspólnymi siłami dojść do konsensusu i żeby wypracować
taki model, żeby każdy był zadowolony i żeby podobał się jeszcze innym i żeby to wdrożyć. Bo fajnie jest, jak się robi z różnymi wizjami, ale coś razem. Tak? My tworzymy kulturę i chcemy zarazić kulturą i chcemy przyciągnąć ludzi w różnym wieku do Domu Kultury. I przyciągamy stowarzyszenia, tak? Poznajemy się dopiero, tu są fantastyczni artyści i muzycy, i malarze, i muzycy hardkorowi, i piśniarze. O lokalnych? Mówię o lokalnych, tak. I my też tak. Dzięki temu dowiadujemy się, co by ludzie chcieli zobaczyć. Bo wiesz, jedno to jest to, co mi się podoba, a drugie to jest to, co się podoba innym. Bo my chcemy kulturą też sprawiać przyjemność. No jasne. No i na tym to polega. Kultura jest taką odskocznią bardzo często. Tak, dokładnie. Od codzienności, od problemów, że możesz o wielu rzeczach zapomnieć, chociaż na chwilę, prawda? No bo jak wrócisz do domu, to wiadomo, ta rzeczywistość wraca, ale ta kultura właśnie po to jest. Ale bo wspomniałaś o tym, że najważniejsze jest to, żeby rozmawiać ze sobą. Nie masz takiego wrażenia, że obserwując to wszystko, co się dzieje dookoła nas, że jednak tak ogólnie, ja nie mówię już teraz u ciebie w pracy, ale tak ogólnie, że mamy jakiś taki ogólny problem z tym, żeby ze sobą rozmawiać, że nie potrafimy tego. To znaczy, świat się przeniósł do internetu i tak twarzą w twarz ludzie rzeczywiście, to masz rację, nie potrafią rozmawiać, ale mnie najbardziej boli to, że ludzie sobie robią na złość, że jest taki wszechobecny hejt, który do niczego dobrego nie prowadzi tak naprawdę, bo ludzie krytykują jedni drugich, ale z tej krytyki nic nie wynika. Czy jedna osoba, wiesz, ktoś wybudował, postawił w ten sposób kartonik, przyszła osoba kolejna i powiedziała, że to jest beznadziejne, fatalne, że ten kartonik źle stoi, ale nie zaproponował, jakby było inaczej, jakby było lepiej. I to jest bardzo przykre. I faktycznie nie potrafimy ze sobą rozmawiać, nie potrafimy nawet konstruktywnie się kłócić, bo czasami kłótnia to jest też taka burza mózgów. I to jest straszne. I też tak niedojrzałe to jest często takie. Nie? Ale ludzie się w różnym wieku kłócą, to coraz bardziej. No to jest takie, wiesz co, to jest też trochę, że przez takie krzykactwo też ludzie chcą zaistnieć, bo jak ktoś dużo krzyczy, to robi też dużo szumu wokół siebie. A zauważ, że wiele ludzi robi po cichu dobre rzeczy i o tym się nie mówi, bo dobro nie jest modne, a jak ktoś krzyczy, wiesz? To go słychać. Wiesz, właśnie dlatego to jest to, co ci mówiłem poza anteną. Bo ja niejednokrotnie zwracałem się z propozycją zaproszenia do radia kogoś, kto tak właśnie po cichu zajmuje się pomaganiem innym. Nie mówię o pomaganiu innym, ale mówię o takim czymś, że naprawdę po cichu, nie afiszując się z tym, ja wiem, bo to widzę, że robi naprawdę dobrą robotę, że warto, żeby ludzie o kimś takim się właśnie dowiedzieli. Ty wiesz, jak jest bardzo trudno zaprosić taką osobę, bo podam ci taki przykład. Pamiętam, bo prowadzę też razem z mamą Wiolą live'y
na Facebooku transmisję na żywo i opowiadamy o swoim życiu, o swoich doświadczeniach. Pokazujemy tak naprawdę swoją codzienność, co się danego dnia wydarzyło. I ja często opowiadam także o tym, kto będzie moim gościem na przykład w radiu w następnym programie. I kiedyś ktoś mi zarzucił, że zapraszam do radia tylko znanych ludzi, czy tylko ludzi z telewizji, a nie zapraszam, jak widz to określił, zwykłych ludzi. Ja mówię, przepraszam, ale czym się różni Krzysztof Ibisz od zwykłego Kowalskiego? Dla mnie to nie ma żadnej różnicy z tym. A poza tym, żeby zaprosić daną osobę do radia, to ja muszę widzieć jej działania. Przede wszystkim mieć takie poczucie, że to jest faktycznie osoba, która ma coś ciekawego do powiedzenia. Bo jak ktoś mi próbuje czasami zasugerować, zaproś tego, zaproś tamtego, a nie myślałeś o tym, nie myślałeś o tamtym. Ja mówię, słuchajcie, to nie jest tak, że ja sobie odhaczam na zasadzie kolejnego nazwiska. Ta osoba naprawdę musi mnie zainteresować. Ja muszę coś o tej osobie wiedzieć. To nie odbywa się tak, że ktoś mi powie, no chciałbym mieć wywiad u ciebie w radiu i tak dalej. Ale ważne jest dla mnie to, co masz do przekazania. I to jest właśnie, to jest wiele takich ludzi, którzy mają naprawdę wiele wartościowych rzeczy do przekazania, którzy naprawdę mają potencjał, mieliby się czymś podzielić, ale brakuje właśnie tego kroku do przodu. Jak ktoś mi mówi czasami, no wiesz, ale ja nie mam nic takiego ciekawego do powiedzenia. Ja mówię, jakbyś to zrobił dopiero, zdecydowałbyś się na ten krok, to potem się okazało, że gdy się okazało, że tak wcale nie jest do końca. Wiesz co, bo dobro jest bardzo skromne i dużo jest takich ludzi, którzy robią fajne rzeczy i nie szukają też tego, żeby się wybić, nie? I to jest, czy w pomocy, no nie będą lwem scenicznym i to już jest minus takiej osoby. Ale wiesz, osoby. Chodzi mi o to, że ktoś widzi ich działania, taka osoba jak ja. Mhm. Widzi ich działania i widzi, że to jest wartościowe i że na przykład uważam, że warto taką osobę właśnie pokazać, żeby takie właśnie, jejku, jak to powiedzieć, żeby te osoby wyszły tak naprawdę z cienia. Ale nie wszyscy chcą. No wiem właśnie. No i to jest takie, to jest właśnie to, że się o dobro nie jest takie modne już, wiesz, ono jest... Aż czasami, powiem ci, aż szkoda czasami, że ludzie, którzy tyle robią, są cały czas w cieniu. Bardzo szkoda. Właśnie mi o to chodzi, nie? Próbując robić takie kroki.
bo jeszcze jak rozmawiamy na temat krytyki, na temat hejtu, no mnie też pewne rzeczy przerażają. Mhm. Jak jest taka rywalizacja międzyludzka niestety, ale również jest rywalizacja i to totalna, jeśli chodzi o środowisko osób z niepełnosprawnościami też niejednokrotnie wylewają się na mnie pretensje, że jestem egoistą, że myślę tylko o sobie, że opowiadam o sobie, że uważam się za nie wiadomo kogo, że mam przerośnięte jakieś ego. Tak, tylko ten człowiek z niby przerośniętym ego ma za sobą ponad 200 wywiadów z różnymi ludźmi. Więc nigdy to nie jest przyjemne czytać o sobie takie rzeczy, bo nie jest to przyjemne. Bo wiesz co, wydaje mi się, że trzeba też odróżnić hejt i złośliwość od krytyki. Bo krytyka jest bardzo ważna i jest potrzebna, to jest taki element życia, bo krytyka cię też czegoś uczy. Ale to musi być konstruktywne, tak? Konstruktywna krytyka jest okej, okay, tak? Ja się nie boję krytyki i ja zawsze z niej wyciągam wnioski. Natomiast wylewanie pomyli, hejt, wyśmiewanie się, to jest ohydne i odrażające. I to jest tak naprawdę to, czym się teraz nazywa krytyka, bo to są osoby, właśnie, które nie mają co nic, to jest krytyka? Nie mają nic innego do zaproponowania. I po prostu to jest też zazdrość, taki hejt, tak? Bo sami nic nie zrobili fajnego, gdzieś tam w ukryciu siedzą i piszą, bo za słowami krytyki, na przykład w stosunku do mnie czy do ciebie, ty sobie to weźmiesz do serca, czegoś się nie nauczysz, no to z krytyki, mówimy o dobrej krytyce, okay, tak? I ona prowadzi do czegoś dobrego, tak? Bo ta osoba, której się coś nie podobało, zaproponowała jakąś inną drogę, tak? Że nie podoba mi się, że robisz to w ten sposób, słuchaj, ale może będziesz robił to tak i tak. Ty sobie to przeanalizujesz, weźmiesz do serca i powiesz, wiesz co, z tego, co ty zaproponowałeś, to podoba mi się to i to, a to nie. I to jest obopólna korzyść, tak? Bo ta osoba jakoś cię ukierunkowała, ty sobie z tego wyciągnąłeś wnioski, coś wziąłeś do serca. A gadanie to jest głupie i ty masz przerośnięte ego, nic za sobą nie niesie, bo ta osoba się wyżyła, swoje tak naprawdę chyba frustracje wylała, tobie się zrobiło przykro. Nie zrobiło mi się i nic przykro. Więcej się z tego, i nic się z tego nie dzieje, tak? Nie, bo zrobiło mi się przykro, dlatego że nie z takimi rzeczami sobie dawałem radę. No i bardzo dobrze, bo trzeba być odpornym w dzisiejszych czasach właśnie na taki pusty hejt, bo hejt do niczego dobrego nie prowadzi. Wiem tylko, bo naprawdę niektóre ludzkie historie są porażające i wiesz, jak ktoś się mnie pyta, bo udzielałem takiego wywiadu kiedyś, to był portal dla osób niepełnosprawnych, Pokonujemy bariery. Mhm. I kolega, który prowadził ze mną tą rozmowę, zapytał się mnie, co byś powiedział tym, którzy też chcieliby na przykład założyć takie radio czy coś, czy cokolwiek robić, ale być może nie mają takiej odwagi. Ja mówię, słuchaj, ja nie mogę powiedzieć komuś, masz zrobić tak czy tak, bo ja zrobiłem tak czy tak. Tak będzie najlepiej. Bo nie ma na to gotowej recepty.
Każdy musi przejść swoją drogę, tak? Życiową drogę. Ja też przeszedłem swoją życiową drogę, która zaprowadziła mnie do radia. Tak, no to jest kwestia odkrycia swojej pasji, nie? I tego, w czym się będziesz realizował i czuł dobrze. Tak. I nikomu nikt nie może narzucić, gdzie jest jego pasja. Tylko trzeba ją odkryć, trzeba szukać. Beata, nie zatrzymuję cię więcej, bo jeszcze przed tobą droga do Szczecinka. Wiem, że musisz wracać do swoich obowiązków. Bardzo serdecznie dziękuję ci, że wpadłaś. To ja ci jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie. To była niesamowita przyjemność gościć w twoim radio. I mam nadzieję, że poczułaś się dobrze i ten stres minął. Tak, a bałam się bardzo. Bardzo miło mi się rozmawiało. A czego się tak naprawdę bałaś? Moich pytań? Wiesz co, wszystkiego. Ja pierwszy raz udzielam wywiadu w radio i to jest trochę stres, bo trochę opowiadasz o sobie, wiesz, że słuchają cię inne osoby. Chcesz wypaść dobrze, a no, bałam się, ale fajnie, bardzo, znaczy fajną atmosferę też wprowadzasz, że rzeczywiście to jest taka bardzo przyjemna koleżeńska rozmowa. Ja ci to mówiłem, zanim weszliśmy na antenę, że to będzie bardzo taka swobodna rozmowa. I cieszę się, że się o tym przekonałaś. Bardzo ci jeszcze raz dziękuję za zaproszenie. Moi drodzy, moim gościem była Beata Leszka, dyrektor Złotowskiego Domu Kultury. A jeszcze skorzystam z twojej obecności i zaproszę, ponieważ jutro o godzinie 20:30 moim telefonicznym gościem będzie pan Marcin Daniec. No i to fantastycznie. Legenda polskiego kabaretu. Absolutnie. Więc bardzo serdecznie zapraszam ciebie i was na spotkanie z Marcinem Dańcem. Ale dziś jesteśmy do godziny 21:00 razem i wracamy do muzyki świata Marcina Kedryńskiego. Według Marcina Kedryńskiego.